Mamy grupę Bilich, tak jak w każdej produkcji światowej, zawsze było ich 8, 12. W tej chwili w Budapeszcie się przygotowuje chyba do wyboru 16 i po roku pracy będą eliminowani. My wybraliśmy od razu grupę 4, grupę, która pracuje nad wszystkimi rolami, więc się wymienia w czasie prób. I decyzje podejmiemy wspólnie, oczywiście dopiero przed samą premierą, ale też wychowujemy już Billy Elliotów w przyszłości, czyli mamy dwóch chłopców w naszej obsadzie, którzy grają małego chłopca, czyli inną postać, i powoli dorośnie do Billy Elliota i myślę, że w następnych seriach, czyli za rok, za dwa lata, będą mogli wejść w spektakl już jako pełnoprawni bohaterowie. Najtrudniejsze w pracy reżyserskiej jest znaleźć dobrych współpracowników i dobry team. I myślę, że taki team proponujemy również przy tej produkcji. Ludzi z Kolio przy scenografii zawsze wsłuchuje się najpierw w to, czego potrzebujemy reżysersko. Czyli każda ściana, która jest na scenie, ma być po coś, a nie tylko tak, żeby była ładna. Więc myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na pewną stylizację kopalni, bo przecież tam zaczyna się akcja, kończąc na zjeździe do kopalni. Wykorzystujemy oczywiście inne media, czyli będziemy mieć projekcje, będziemy mieć zabawę różnymi telewizorami z lat 80., które się pojawią na scenie jako taki leitmotiv mówienia o górnikach, a tak naprawdę życie górników zobaczymy właśnie na scenie, a nie z punktu widzenia londyńskiego, więc myślę, że będzie kilka bardzo, bardzo ciekawych efektów. Oprócz tego staram się jak najbardziej jednak oddać głos emocjom, czyli nie koncentrować się na jakichś przepięknych scenografiach. Oczywiście będzie dużo zmian, będzie dużo efektów, ale chodzi jednak o ludzi i nad tym pracujemy jak najbardziej. I w tym pomaga mi właśnie team Bogumił Palewicz, czyli światła, projekcje i Luigi Scolio, z którym pracujemy od 17 lat, czyli jesteśmy już dość dograni, i producenci, i szwagierki, i 200 innych spektakli na świecie robimy w tym teamie, więc tutaj na pewno jest jakaś gwarancja dogadania się. Każdy musical ma swój mechanizm. Tutaj mamy bardzo wiele scen dynamicznie ustawionych, czyli są szybkie zmiany z jednego miejsca na drugie. I tutaj się doskonale bawimy nie tylko transformacją sali gimnastycznej, czyli potrzebnej do działań bokserskich, czyli nauki boksu, a po godzinach do nauki baletu, a co już jest przewidziane przez scenografa, tylko że jest to zupełnie nieruchome. Natomiast potem mamy nagle przeskoki bardzo szybkie w różne miejsca miasteczka, gdzie mieszka Billy. Czy jesteśmy w kuchni, czy jesteśmy na manifestacji przed bramą kopalni, czy jesteśmy w trakcie walki między manifestantami, policją i górnikami. W tym oczywiście pozwala nam dużo zrobić obrotówka, czyli to, że nagle te akcje mogą być jednocześnie na tej samej scenie i zmieniać się jak w kalejdoskopie, bo tak są zbudowane niektóre części muzyczne, ansamble bardzo duże, finałowe, które pokazują bardzo wiele sytuacji z wieloma grupami. Mamy grupę dziewczynek, które uczą się tańca, z drugiej strony mamy grupę chłopców, mamy grupę policjantów, mamy grupę górników. W tym wszystkim mamy głównych bohaterów, którzy szukają się w tym chaosie i na przykład użycie obrotówki bardzo nam w tym pomaga, żeby muzycznie trzeba robić tak zwanych kurtynek, żeby nie zmieniać co chwila sceny, czekając z publicznością, która czeka w milczeniu, co będzie dalej, tylko jesteśmy cały czas w pewnej dramaturgii napięcia emocjonalnego, które jest podstawowe w tym wypadku, bo jeżeli zaczniemy robić takie przerwy, to według mnie stracimy to połączenie i ten dialog emocjonalny między widzem a sceną. Jestem bardzo zajęty, bardzo dużo ciężko pracuję, nie śpię po nocach i właśnie okazało się, że przegrałem w Wielki. Zapraszamy Was na Billy'ego Elliota, który będzie 10 kwietnia premiera. Zapraszamy!